Historia kościerskiego piwowarstwa sięga XVI wieku. Rozkwit browaru kościerskiego przypadł na lata międzywojenne, a w 1998 browar oficjalnie zakończył działalność. W 2011 inwestor rozpoczyna pracę do budowy nowoczesnego browaru, a ponowne otwarcie miało miejsce 2 lata później. Teraz browar świętuje 5-lecie istnienia. Bardzo się cieszę, że dzisiaj obchodzimy 5-lecie działalności. Co prawda może nie jest to jakiś długi okres działalności, ale 5 lat to też fajnie. Cieszę się bardzo, że oprócz tej działalności restauratorskiej, hotelarskiej, handlowej, piękny obiekt, że też jest kontynuowana tutaj tradycja piwowarska. Jest ważone piwo, czyli mamy swoją kościerską markę. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby się chwalić na zewnątrz naszą marką. I doceni Pan dzisiaj to też wymownym gestem. Doceniamy to. W imieniu sejmiku będę wręczał Pani Prezes Gryfa Pomorskiego, Gryfa Kaszubskiego, herb naszego województwa. Najpierw jednak spod browaru wyruszyła parada, którą poprowadziła orkiestra Begama. W udekorowanym chmielowymi szyszkami powozie jechał legendarny Gambrinus, uważany za wynalazcę piwa. Na rynku obchody jubileuszu 5-lecia oficjalnie otworzył Jarosław Ogórkiewicz, właściciel browaru. Mam nadzieję, że ta impreza Wam się spodoba. Będziemy ją kontynuowali w kolejnych okresach. Może bardziej ją też rozbudujemy. I chciałbym Was zaprosić też do dzisiejszego poczęstunku na piwa, którego rozdajemy za darmo, czyli ile kto może, to zapraszamy. Piwo specjalnie uważone na dzisiejszą okazję. Co? Miodowe. Kościerzyna, czy w browarze Kościerzyna kiedyś był rozlewany miód pitny, dlatego zrobiliśmy piwo miodowe. Zapraszamy i zaczynamy. Przy odkopywaniu fundamentów na Starym Mieście znaleziono stare beczki. Beczki z niemieckimi jeszcze napisami z tamtych czasów, ale już które świadczyły, że w Kościerzynie piwo było zawsze. Także dzisiejszy ten smak piwa i tą tradycję Kornelia i Jarek podtrzymują. Życzę, oby następne jubileusze też się spełniły w pięknej glorii i chwale. Gratuluję inwestycji, pięknego obiektu, ale gratuluję przede wszystkim tej marki, marki kościerskiego piwa, które już jest coraz bardziej znane w Polsce, mam nadzieję, że i na świecie. Z okazji dzisiejszego jubileuszu chciałbym Państwu w imieniu Sejmiku Województwa Pomorskiego przekazać Gryfa Pomorskiego, Gryfa Kaszubskiego, herb naszego województwa i życząc dalszych sukcesów. Gratuluję. Po części oficjalnej rozpoczęła się degustacja wyrobów kościerskiego browaru. Odbyły się również jubileuszowe koncerty.